Cześć moi drodzy, witam was jakże bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu, w kolejnym naszym odcineczku, w którym dzisiaj opowiemy sobie o kolejnym z systemów gier liczbowych, a jakże bardzo fajnie chwytają te odcinki, a mianowicie nowość na polskim rynku, dostępne od wielu, wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o rynek gier liczbowych, prawda, czyli Euro Jackpot. I cóż, różnego rodzaju pomysły są. Pierwsze systemy, prawda, które dotarły do nas z zagranicy, przerobione czy gdzieś tam dostosowane przez Polaków, naszych polskich typerów, zostały już opublikowane i poruszymy dzisiaj pierwszy, najbardziej potrzebny czy najbardziej popularny system. Jeżeli oczywiście chcecie więcej filmów, więcej systemów, no to łapka w górę, komentarz i subskrypcja. Im bardziej kanał się rozwija, tym większą ja mam motywację. Dzisiaj siedzę i tak o drugiej w nocy, żeby to nagrać i wrzucić jeszcze w niedzielę. Tak więc zaczynajmy. Cóż, no generalnie jeżeli chodzi o Euro Jackpot, to te zakłady, tak, jeżeli ktoś zna, to nie musi wiedzieć, natomiast jeżeli nie zna, to musi wiedzieć o jednej rzeczy. Składa się to z liczb głównych, które występują w ilości 5 oraz, tak, euroliczbach, czy no nazwijmy to euroliczby, czy liczbach dodatkowych losowanych w osobnym losowaniu. Jest to oczywiście to samo losowanie dla wszystkich krajów Europy. I tak, tutaj mamy raz, dwa, zróbmy z przecinkiem, trzy, cztery, pięć i euroliczby to jest w 1, 2, prawda? I to jest cała filozofia tej gry, czyli dwa osobne losowania znane, tak, chociażby z innych losowań polskich gier w innej liczbie, w innym wymiarze. Natomiast co, poruszymy temat z zakładów systemowych. Jak wiemy, tak, czy to w przypadku dużego lotka, tak, w tym momencie zwanego jako lot, to są zakłady systemowe pozwalające zakreślić większą liczbę cyfr, aniżeli w przypadku standardowego zestawu, ale ta cena rośnie, 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 rośnie i jeszcze raz rośnie z każdą kolejną liczbą. A my omówimy sobie dzisiaj prosty systemik, właściwie prosty zakład systemowy na, prawda, na aż 3 liczby euro i 6 głównych liczb, jeżeli chodzi o Euro Jackpot, czyli zakład systemowy i tu zwiększający liczbę zagrań o 1, liczbę wytypowanych cyferek, które mogą, a właściwie na pewno zwiększają znacznie prawdopodobieństwo wygranej, a jednocześnie nie niszczą naszego budżetu. Czyli zaczynamy od, tak, od tego, że powiedzmy liczby główne uznajemy, że to są 1, 2, 3, 4, 5, 6, euro liczby to są 1, 2, 3 i oczywiście pod ten systemik, tak, każdy z was wrzuci sobie własne liczby. I zaczynamy po prostu najzwyklejsze rozpisywanie, czyli pierwszy zakład to jest zakład podstawowy 1, 2, 3, 4, 5, a euro liczby to naturalnie 1, 2. Drugi z dostępnych zakładów, który musimy wygenerować, to jest 1, 2, 3, 4, 5, a liczby euro to są 1 i 3. Kolejny zakładzik, który będzie naturalnie wynikiem kombinacji, to są, tak, 1, 2, 3, 4, 5 i euro liczby 2 i 3. I lecimy dalej, czyli mamy 1, 2, 3, 4,6 i euro liczby naturalnie pierwsza i druga. W kolejnym wersie tak analogicznie, tutaj akurat jest 3, 4, 6 i liczby naturalnie 2 i 3. Prawda? I to mamy dwa kolejne zakładziki, przepraszam, oczywiście 1, 3, no i 2, 3, tak? 1, 3 i naturalnie 1, 2, 3, 4, 6. Porąbało mi się w oczach od tego wszystkiego, 2 i 3, tak? Czyli mamy dwie pierwsze kombinacje liczb głównych połączone z każdą możliwą kombinacją liczby euro, tak, tych losowanych ponad miarę. I analogicznie postępujemy dalej, czyli, moi drodzy, jakby nie patrzył, to jest 1, 2, 3, 5, 6. No i kombinacje liczb, czyli 1,2. Kolejną wariacją na ten temat jest oczywiście kombinacja tych samych, czyli 1, 2, 3, 5, 6 z liczbami pierwszą i trzecią. A także, no, siłą rzeczy, to co nam zostaje ostatnie, i kombinacja 2, 3.
Jeżeli chodzi o kolejną dostępną kombinację tych głównych liczb, tak, czyli głównych, z których my zaczynaliśmy grę, to są 1, 2, tutaj pomijamy już, prawda, czwórkę, czyli mamy 4, 5 i 6, gdzie również tak naturalnym następstwem kombinacji tak euro liczb, czy tych liczb dodatkowych, prawda, jest 1, 2, tutaj mamy, prawda, 1, 3 i kolejna kombinacja dostępna jest, to są to liczby naturalnie druga i trzecia. No generalnie jest to oczywiście system dla graczy takich bardziej zaawansowanych, którzy gdzieś tam chcą trochę większe nakłady, prawda, pieniężne wnieść. Z naturalnych względów, tak? Po prostu chodzi tutaj o to, żeby po prostu zwiększyć swoją szansę na wygraną. I tutaj co? No mamy te wszystkie kombinacje porobione. Zostaje nam jeszcze jedna z kombinacji, a mianowicie, tak? Bo wszędzie mieliśmy jedynkę. A nie wzięliśmy pod uwagę tego, że jedyneczka nam nie padnie. 1, 2 i tu mamy 2, 3, 4. Przecinek 5, przepraszam, przecinek 6, naturalnie z kombinacją 1 i 3 i zostaje nam, jakby nie patrzył, jeszcze jedna z kombinacji, czyli kombinacja liczb głównych, naturalnie ta, która jest, i kombinacja 2 i 3. Jeżeli chodzi o ten system, no to tak przede wszystkim mamy 18 możliwych kombinacji, które widzimy, tak? Czyli zawieramy 18 zakładów. Natomiast zarówno do puli euroliczb, tak jak w tym przypadku dochodzi nam ta trzecia. Oczywiście tutaj tak podstawiamy sobie dowolną, tak? Może być 1, 2, 3, może być, nie wiem, 2, 4, 8 i tak dalej. No, wiemy jak to jest. Natomiast w przypadku liczb głównych oczywiście również pod te wstawiamy sobie dowolne, wybrane przez nas, a następnie z listy wykonanej przez nas uprzednio po prostu dokonujemy konkretnego podstawiania. I w tym przypadku tak, zarówno w przypadku liczb głównych, jak i w przypadku euroliczb, dorzucamy po jednej. Jeżeli chodzi o zakład kombinowany, na pewno by nam to, prawda, gdzieś tam dość mocno zawyżyło cenę. A tutaj mamy 18 zakładów i tak, niezależnie które 5 liczb pada, tak jak w przypadku zwykłego zakładu systemowego, prawda, rośnie prawdopodobieństwo, się prawdopodobieństwo wygrane jest 100%, mamy rozpatrzone, jeżeli chodzi o po prostu możliwość wypadnięcia. Czyli trafiamy dowolne 5 i dowolne 2 euro liczby, dowolne 5 liczb głównych, a następnie ten system po prostu się zamyka i daje nam zawsze wygraną. No bo co? Jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo wygrania nagrody głównej przy standardowym zestawie, jest ono 1 do 95 344 200. Zatem trzeba by puścić tak, żeby wszystkich możliwych kombinacji jest 95 milionów 344 tysiące 200. Trzeba by puścić tyle zakładów, żeby zwykłych, prostych, pojedynczych, żeby obsadzić każdą możliwą kombinację. A no nie oszukujmy się, tak, że no, po pierwsze to mogłoby najzwyczajniej w świecie nie wypełnić głównej wygranej. Drugą rzeczą, jeżeli chodzi o to, byłoby to ogromnie uciążliwe, tak zakładamy czysto teoretycznie. A kolejną kwestią jest to, że po prostu ilość tych wszystkich kuponów, które by się tam znajdowały, ilość tego wszystkiego najzwyczajniej w świecie no przekroczyłaby jakiekolwiek możliwości logistyczne, tak? Wyobrażacie sobie, żeby stanąć sobie w kolekturze i puścić 19 milionów kuponów. No nawet tak dzieląc na 3, to i tak mamy całkiem interesującą, czyli 3 kupony, powiedzmy 3 zakłady na jednym kuponie. Nie pamiętam, czy przy Euro Jackpocie jest to możliwe, no, ale nawet licząc za okrągłem 19 milionów podzielić na 3, byłoby to tak ponad 6 milionów kuponów. A ten prosty system jest tak. Po pierwsze możliwy do zrealizowania dla każdego przeciętnego zjadacza chleba i każdego miłośnika gier liczbowych, których w naszym kraju nie brakuje. Kolejną rzeczą w Euro Jackpocie, tak, wygrane są znacznie większe niż w dużym lotku, tak więc naprawdę no, nie jest czymś, co wykracza poza gdzieś tam możliwości logistyczne i finansowe puszczenie takich 18 kuponów, mając szansę na potencjalną wygraną, oczywiście bardzo, bardzo, bardzo wielką. Naturalnie na koniec dodam, że każdy z tych systemów jest systemem czysto teoretycznym, gwarancji wygranej nie mamy nigdy, ale to przenigdy. Natomiast, moi drodzy,
Natomiast, no co, gry są grami, systemy są systemami, to jest taka ciekawostka. Ja również prawdopodobnie z niej skorzystam, a w momencie, kiedy skorzystam, będzie odpowiednia ilość łapek w górę, komentarzy, zainteresowania, tak, czyli tak naprawdę stopy zwrotu, nawet nie tyle finansowego, co gdzieś tam na plus, jeżeli chodzi o własne samopoczucie. No co, zagramy sobie wtedy tym na próbę, puścimy i zaprezentujemy wyniki. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do śledzenia kanału. Jeszcze raz dzięki, cześć, pozdrawiam, do usłyszenia.